Wiesz, że byłem raz w życiu na twoim koncercie, to było, o Jezus, kupa lat temu, to był koncert w Bydgoszczy. Ten legendarny. Ten legendarny. Ten ale legendarny to w klubie. można że nie byłeś. No właśnie, nie byłem, ale świetnie się mówiłem. No, no ja można powiedzieć, że też. No też w ogóle e, do tej pory, ciekawe, że poruszyłeś ten temat, bo, bo akurat e, to też jest kwestia, która mm, Nigdy tak do końca nie została chyba wyjaśniona, a pamiętam jeszcze jak dziś, w związku z tym klubem, który już chyba nie istnieje, że pierwszy raz wtedy pojawiłem się na pudełku w ogóle, mm -hmm. to był chyba pierwszy, jedyny raz na pudełku Po tym wywiadzie będzie więcej. Bo zacytowano wtedy w ogóle, że niby ja, że ja, na pudełku tak było, że ja powiedziałem, że Bydgoszcz nie zasłużyła na mój występ, co już dopiero w artykule było napisane, że powiedziała to najebana kelnerka, która mm -hmm. wyszła na scenę. Sugerując, że ja tak powiedziałem, i co jest najlepsze, klub sugerował, że my nie zagraliśmy, bo świetnie się bawimy w knajpie ulicę dalej, ale już nie wspomniał, że nie miał kurwa backstage'u, i zorganizowali nam backstage przy stoliku, kurwa w restauracji, ulicę dalej, odgradzając go parawanem. I my tam czekaliśmy, żeby nas tamtąd ochrona kurwa przeprowadziła, gdzie jak poszedł mój kolega DJ podpiąć się kurwa z konsoletą, to się okazało, że jak podpiął kurwa konsoletę na stole, to nie było miejsca dla mnie. A wszyscy moi fani wiedzą, jak ja się poruszam po scenie. Więc, no już odbijając od tego, przeczytaliśmy potem, że ja po prostu się nażarłem, nachlałem w knajpie obok i wróciłem do domu, nie? A to po prostu był backstage tego... Tfu. Śmierdzącego klubu. No. Ja pamiętam nawet moje zdziwienie, szczerze powiedziawszy, bo to było tak, że Guzior i ty graliście te koncerty bardzo blisko siebie terminowo, żeby nie powiedzieć tydzień po tygodniu, bo byłem zaskoczony, że w Bydgoszczy. Patrzę na ten klub, nie znam klubu. Mhm. Zazwyczaj jednak w Bydgoszczy klub, koncerty były we stradzie. No i mówię, dobra, zobaczymy. No tak, i pamiętajmy, że to w ogóle też nie był nasz pierwszy koncert w Bydgoszczy. Wiesz o co chodzi? My graliśmy wcześniej tam i wszystko było okej, okay, no. No i i, powiem to, powiem, powiem to? No i to był jedyny niezagrany chyba mój koncert tak naprawdę w życiu, który w ogóle jakby, do którego nie doszło. Pięknie uciekłeś od... Nie, pr przepraszam, jeszcze przypomniał mi się jeden koncert, ale to już w ogóle, to też były takie czasy jeszcze pierwszej albo drugiej trasy, gdzie przejechaliśmy 600 kilometrów. I chociaż mieliśmy wpisane w rider techniczny, bo jeszcze A właśnie, z, z planem B. E... Był taki koncert, gdzie nie wszedłeś na scenę, bo organizator przyszedł i chyba powiedział, że nie ma siana dla Was. A nie, 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 to osobna teraz kwestia, o której mówisz, bo ja to chciałem się odwołać do sytuacji, w której zajechaliśmy do klubu, w którym były Red Bulle, wódka i wszystko, no. nawet chyba kokaina, ale nie było mikrofonów, <laughs> więc wracaliśmy 500 kilometrów. A to, o czym ty mówisz, to tak, to była impreza w Katowicach i to fakt, że organizator nie miał dla nas siana i w ogóle zniknął, ale my nie zagraliśmy i nie wyszliśmy na scenę, nie dlatego, że on nam nie dał siana, tylko dlatego, że on nie zapłacił też siana dźwiękowcom, którzy zaczęli sprzątać sprzęt. A, okay. I jakby to potem suma summarum było obkręcone, że my mogliśmy chociaż niby wyjść do ludzi, ale to jakby nie wypaliło, bo my chcieliśmy wyjść do ludzi nawet, żeby powiedzieć coś przez mikrofon, mm -hmm. ale jakby mikrofony były odpinane przez dźwiękowców, którzy mieli do pewnej godziny być rozliczeni, a gościu jakby w klubie, jak organizator powiedział, idę do bankomatu i zniknął. <laughs> I jakby czekali artyści, ludzie i dźwiękowcy. Nie? Dźwiękowcy poddali się pierwsi, mm -hmm. my drudzy, no ludzie zostali na końcu.